Cześć, witajcie detailingowi. Dziadzia z filmem przy Fireballu. Tam było chyba dressing żelowy. Propozycja się pojawi. Wspominałem o takim produkcie. O dzióbku, o dzióbku, 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 dzióbku. O dzióbku, dzióbku. Właśnie, ten dzióbek. Bardzo fajny dressing do opon. Zobacz, o co kaman. Tak, Jonik. Tire Express, kurczę, no bajka. Od czego zacznę? Od tego, że od razu dostałem z takim korkiem paskudnym. Zmień sobie, jak masz możliwość, na taki dozownik od mydła. Wymyj i zapach, zobacz barwę tego. Szare, konsystencja takiego, kurczę, kremu, zapach. No po prostu wypiłbym go, Malibu. Kokos, no rewelacja, no po prostu, no coś pięknego. Jejku, rewelacja. I teraz tak. Pierwsze podejście widziałeś, że na mokrą oponę. Stworzony jest do tego. Pierwsza aplikacja, przesadziłem solidnie, to w ogóle nie ma tematu. W ogóle widziałeś, jak zmieniałem na ten dozownik, jak mi upadł. Też niczego sobie, musiałem go szybko wyczyścić, także zamot ze mnie niesamowity. Wyjetrę to w fotel i jeszcze, kurczę, niech mi to pachnie. A, już się tutaj błyszczy. Ale zapach. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkt. Bomba. Naprawdę rewelacja. Super. W ogóle aplikacja na mokrą oponę może zrobić tak, że tylko że z tym, że tak, jak przesadzisz i na myjni będziesz i jak zarzucisz, produkt jadąc do domu rozrzuci ci się. I dlatego moim zdaniem fajnie jest go zarzucić i spłukać. Rewelacja, co? Zarzucasz, zostawiasz go, powiedzmy, myjesz sobie auto, zarzucasz, zostawiasz, później to spłukujesz, przecierasz mikrofibrą i fruniesz. Rewelacja, no po prostu bomba. Bardzo fajny produkt. Ale nie byłbym sobą, jakbym produktu nie sprawdził na suchej oponie. To, że jest na mokro, bardzo fajny, to nie znaczy, że może być na sucho. Ale znając życie, dressingi, kurcze, lepiej siedzą moim zdaniem na suchej oponie niż na mokrej. Więc zobacz, jak wygląda aplikacja
jak wygląda wykończenie na dobrze przygotowanej oponie, czyli suchuteńkiej i wymytej cleanerem. Obłęd. Masakra. Wydajność tego produktu. Jedno kliknięcie i całą oponę zrobiono. No po prostu bajka. Produkt wcisnął mi wcisnął. Mówi, sprawdź sobie. Miejscowy szaman. No i co? No i zostanie u mnie. No, chciał, nie chciał. Wiedział, co robi, kurczę. Rewelacja. Naprawdę wykończenie idealne. No po prostu bajka. Do tego jeszcze kremik. Uwielbiam kremowe. Idealnie uzupełnia te rowki. No tutaj nie ma minusów dla mnie. Nie ma minusów. Ale będę badał teraz trwałość. Mamy dzisiaj, wczoraj to aplikowałem, dzisiaj mamy 9.11, czyli 9 listopada, 8 aplikacja. Zobaczymy, jak długo pojeżdżę jeszcze na tych letnich oponach. Myślę, że jeszcze z miesiąc wytrzymają. Jak posiedzi w tych warunkach miesiąc przy tak banalnej aplikacji i przy tym, że można też na mokro, to będę naprawdę usatysfakcjonowany. Kolejna rzecz, ja teraz patrzę tutaj gdzie, bo z jednej strony położyłem na suche opony, wymyte, z drugiej strony też umyłem cleanerem i położyłem na opony mokre. I zostawiłem. I wjechałem do garażu. Dzisiaj widzę, że wyschło to wszystko, odparowało i śmiem twierdzić, że wykończenie jest tak samo zacne, jak po stronie, gdzie położyłem na suchą oponę. Coś niesamowitego. Nie pamiętam dressingu, który by tak uderzył. Ta czerń, zresztą wiesz co, zrobimy inaczej. Na chwilę obecną dla mnie mistrz, naprawdę bardzo fajny dressing. Ja Ciebie zaproszę do dalszej części filmu, gdzie postaram się pokazać Ci test trwałości tego produktu po aplikacji na suchą oponę i na mokre, czyli z prawej strony auta będzie na mokrą oponę, z lewej na suche. Ale wcześniej, zanim będzie ten test trwałości, pokażę Ci uderzenie, wyjadę z garażu, jak wygląda uderzenie właśnie i przyciemnienie tam, gdzie aplikowałem na suchą i na mokrą stronę. Zapraszam do dalszej części filmu.
i po teściku. Dlaczego? Byłem zmuszony, słuchaj, przerwać. Z tego względu, że bałem się o swoje bezpieczeństwo, a przede wszystkim użytkowników dróg. Tudzież pieszych, bo niestety przy temperaturze 0 stopni, minus 2, a teraz takie się zaczęły, słuchaj, nie czułem auta. On w zakrętach czułem, że on mi troszeczkę go ciągnie. Ta opona jest twarda jak beton, hamowanie i ruszanie jest tragiczne. Jakbym siebie gdzieś jeszcze tam załatwił, to okej, okay, ale no nie darowałbym sobie, jakbym w kogoś wjechał. A już w ogóle nie ma o czym mówić, jeżeli chodzi o pieszego. To bym sobie do końca życia nie darował, że przez to, że nie zmieniłem opon, miałem dłuższą drogę hamowania. Więc zrozum, nie? Sprawa nie jest błaha. Dobrze, teraz tak. Test przerwany. Z tego względu, tak jak mówiłem. Zmiany kół na zimówki. Cóż mogę powiedzieć o dressingu? Na internecie słyszałem wypowiedź, że dressing 2-3 mycia i znika. No, to ja powiem inaczej. Testujemy, nie zgadujemy. Dressing siedzi obłędnie. Warunki, jakie miał, zimowe. Tak naprawdę zahaczył to odrobinkę wiosny. Typowa jesień i chamska zima. Sól drogowa też była. Były mrozy, także jeździłem. No, tak naprawdę widziała wszystkie warunki. I, tak jak widać, trzyma się dressing nieźle. Na tylnych oponach, tak jak zawsze podkreślam, u mnie jest najszybciej dressing schodzi, więc tam no, znacznie słabiej. Ale żeby nie było, że dressingu nie ma, wskoczyłem na opony tire cleanerem, żeby odetkać można, takim delikatnym, żeby odetkać opony. I zobacz, jak po odetkaniu opon, czy dressing rzeczywiście jeszcze siedzi, czy już go dobiło. No więc tak, jak widać, nawet można powiedzieć, że minimalnie się poprawiło, z reguły się poprawia. Delikatne stężenie tire cleanera i hydro wraca. I teraz tak, dla mnie, jeżeli chodzi o ten dressing, bomba. Przejechał w miesiąc czasu 900 km w warunkach fatalnych. Latem 2 miesiące to jest na miękko, mięciuteńko moim zdaniem 2 miesiące siedzi. Oczywiście kwestia też opony, ale tutaj jeżeli chodzi 2-3 mycia, jeżeli ktoś deklaruje, że on znika, no to moim zdaniem jest w grubym błędzie. Co do samego dressingu, słuchaj, rewelacja, bomba, fantastyczny produkt. Zdecydowanie wolę ten dressing do opon Jayona niż ten klasyk, który ten niebieski glut, który jest niby mistrzem. Moim zdaniem on wcale tak aż trwały nie jest. Nie jest to zły dressing, ale ten zdecydowanie moim zdaniem jest lepszy. Co lepszy? Tutaj naprawdę aplikacja na mokro nie odbiega w ogóle jakoś trwałością od aplikacji na sucho. No bomba. Kurczę, chyba do tej pory jeszcze nie miałem dressingu, który by siedział również tak dobrze na mokro aplikując, jak na sucho. No coś niesamowitego. Domywanie opony, bomba. Rewelacja. Czystość opony, jeżeli chodzi o zabrudzenie, raczej czystość, no nie łapie tak brudu jak opona bez dressingu, ale domycie jej jest po prostu bezproblemowe, naprawdę, jak dla mnie same plusy, jeżeli chodzi o dressing. Konsystencja, zapach, trwałość, aplikacja, wydajność,
mistrz, naprawdę bomba. No Giant wiadomo, no, trzyma poziom i tutaj również wykazał się ten produkt, jeżeli chodzi o Giant'a, fantastycznie. No dobra, z mojej strony słuchaj to wszystko, moją subiektywną opinię na ten temat. Na temat tego produktu. Znasz, dziadzia teraz jedzie grać w pingla i czas zarzucić coś na zimóweczki, a mam trzy w kolei, które już czekają. Albo były, albo się pojawią, nie wiem. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!